przecież kasa przyszła za biegazownię. Okej. No. Dobra. No to 3, 2, 1. Witam wszystkich na moim kanale. Ja jestem Marek. Ze mną jest Kuba. No, witam was serdecznie. Generalnie tak, to jest pomysł Kuby, te odcinki. Ja tutaj przyszedłem Kubie podłączyć internet do słupa, także widzicie, tutaj stoję na drabinie i już kończę, że tak powiem, zapinać internety. Natomiast Kuba się będzie tłumaczył co i jak. No więc tak, proszę witam bardzo. Witam was na mapie Deolay, The Old Farm. To jest odświeżona wersja mapki z Farminga 17. To jest mój serwer tak jakby robiony z sentymentu do tej mapy, bo zaczynałem grać właśnie na tej mapie. To jest druga albo trzecia moja mapa z modyfikacji, Farming Simulator 17. Przerzuciłem sobie mapkę do 19, modyfikacje, wiadomo. Cóż, możecie się zdziwić, czemu nie zaczynam od zera. No tutaj na tym serwerze spędziłem multum godzin. I jestem już dość mocno rozwinięty, jeżeli chodzi o park maszynowy, o pola i tak dalej, i tak dalej. Dziś Marek, że tak powiem, przyjechał, będzie tu nagrywał i to będzie seria taka poboczna z tej serii. Będzie się pojawiało trochę odcinków, ale nie zawsze, nie często i po prostu jak nie będziemy mieli pomysłu, co robić na innych seriach, to tu zawsze coś się znajdzie. Generalnie mam takie wrażenie, że jesteśmy pierwszymi osobami na polskim YouTubie, która nagrywa z tej mapy, bo specjalnie jeszcze dzisiaj przed nagrywaniem wszedłem na YouTube i sprawdziłem. To tylko jeden odcinek ze sprawdzania map ma Riot Games, a nikt nie ma gameplaya z tego, więc no cóż, witam na gospodarstwie, które ma w sobie krowy, tutaj ma krowy, owce i kury. Natomiast drugie gospodarstwo też już jest prawie że gotowe, przygotowane pod świnie. Spoko, ja tylko tutaj powiem, że podpiąłem ci internet, będzie działać i kurwa, pomóż mi zejść z tej jebanej drabiny, bo się chyba zbugowałem. No to weź się kuźwa, tepnij do fenda, bo trawa jest do koszenia. Łap mnie jak coś. Dobra. Dobra. No, ogólnie dzisiejszy plan jest taki. Marek bierze się za trawicę, ja później będę zgrabiał, wywozimy na biogazownię, a później Marek jeszcze będzie na kompoście zapierdzielał. Okej. Okay. Jak sobie życzysz, kierowniku? Dobra, więc ja lecę do fenda i tak generalnie jadę na pole numer 92, z tego co pamiętam, tak? Tak. Ja będę robił obok ciebie. Bo będę robił na polu 62, a jestem, będę się... Ty, fend ci nie chcę odpalić. Jakżeś go zalał, kuźwa, przed odcinkiem, to nie moja wina. Dziadzie, przed odcinkiem to ja nie wsiadałem do niego, tyś mi go przywoził, weź go odpal. Nie wiem, ma jakiś czujnik czy coś. O. Mufti, dłużej przytrzymiej, dłużej go pokręć, bo to jest jednak... A mówią, Fenda, że nie mieli. No, ale Fenda mam najprawdopodobniej, nie pamiętam, ale chyba mam od początku tej serii. Wiesz? Tak mi się też wydaje. Generalnie mówią, że niemieckie to dobre, a to... Wiesz, to nie tyczy się twojego Passata. No, oczywiście, Passaty są bezkonkurencyjne. Tak, oczywiście. Więc... Dobra. Tak se wmawiaj. Dobra, jedziemy na 92 i będziemy kosić trawiszcze. Tak, dokładnie, a później mówię, później się możesz przesiąść w Deutscha i zacząć rozlewać kompost, nie? Bo tam trzeba jeszcze jedno pole nawieść. Moment, tylko muszę jakoś wyjechać z tej farmy. Od razu mówię, nie zmieścisz się. Bo kosiarki są dość wysokie. Więc jak ci mogę coś polecić... Moment, ja jeszcze jedną rzecz niestety muszę zrobić, wiesz jaką? Tak, i rewersy włącz. Bo ja się nie... I chodź tu za mną. Już, moment, wyjdę tylko z fenda. Nie glincz mi po oczach. Gdzie ty jesteś? Chodź.
No, lecę. Lecę, lecę na zaplecze. Żeby dojechać na tą łąkę, to tu masz taką ładną drogę. Taka sama jak u ciebie na Wysokim Brodnie. Psia mać. Aha. No, faktycznie. Nie, no bo ja tej mapy tak naprawdę nie znam i grałem na niej przez jakąś chwilkę. Czekaj, czyli tutaj, tutaj, tutaj i praktycznie jesteśmy na twojej łące. Dobra. Tak, dokładnie. Okay. No, sobie musiałem sprawdzić, jak tutaj dojechać. Rewers masz włączony. Dziękuję ślicznie. A ty generalnie co masz w planach do roboty? No ja wziąłem mniejszego John Deere'a i jadę siać soję na 62, 63. 63 obok ciebie będę robił. Mhm. No. Spoko. No i oczywiście wczoraj, znaczy jeszcze jest nowy jest parę nowych nabytków, ale to one są rozsiane po biogazowni generalnie, no pracują w polu, że tak to powiem. A że się tak zapytam, jak długo grasz na tej mapie? Ogólnie to grałem wcześniej na Acerze, na Nitro 5 u brata. Ale no to tak będzie z 7 miesięcy w sumie grałem w nią, na niej. No to spoko. Jest 90 godzin przegrane mam, a dobiję ponad, no około 200 myślę, że dobiję na spokojnie. Tutaj widzę, że poprzeczniaki zrobiłeś na tym. Wiesz co, tam mi się jeden błąd mi się wkradł. I po prostu jest przejechany tylko poprzecznie, ale no jak widzisz trawy nie ma, więc no. Spoko. Łąka jest fajna, bo ma fajnego klina z tamtej strony, więc powodzenia ci życzę z sianiem. Luźno, luźno. To póki co to mam skosić. Tak, rozumiem. Tak, więc to grabię. No. Włączamy kosiarkę jedną. Drugą jest tu GPS, czy nie ma? Jest, jest. Ile to ma metrów? O Jezu, ta tylnia ma... Tylnia, bo przedniej tak. To... 9, równiutko. 9, dobra. 9 metrów i cyk. Dobra, tutaj zawsze pokazuj, okej. Okay. Aha. Dobra. I idziemy w pierwsze... No ogólnie do tej pory głównym koniem pociągowym jest Fendt, którym jeździsz. No nie, a od weekendu, bo jeszcze w weekend grałem przed nagrywaniem, jest w New Holland T7-315. No, także to tak na marginesie, jakby ktoś pytał. Dobra. Ja sobie tu obkoszę najpierw dookoła. Spoko, no nie wiem, czy ci się uda tutaj na GPS-ie. Nie, właśnie nie włączam GPS-u, bo widzę, że tutaj jest kręty ten to pole, także... No strasznie, ta łąka jest strasznie kręta. Tak generalnie to się mija z celem włączanie GPS-u, nie? I też sobie dałem tempomat na 15, żeby tak, wiesz, nie szalał ten fend za bardzo. No. Bo przy krętych drogach to jest... O właśnie. I o tym mówię. No, ogólnie plany, jeżeli chodzi o modernizację marek na gospie, No to jest... tak, będę chciał dokupić land tutaj. No. Z lasem. I tutaj chcę iść w leśnictwo, więc ta seria jeszcze nie ma nazwy. Ale myślę, że za niedługo się pojawi. No na pewno to będzie miks trochę prac związanych z leśnictwem i z rolą typowo, nie? Więc obstawiam, że może to być nazwa, nie wiem... Jak mi się znudzi rola, to będzie las, tak? Ale to trochę za długie jest, nie? Ale no... Nie wiem, pomyślimy jeszcze nad nazwą. Od roli do lasa. Albo od farmera do leśnika. Nie, tych serii od do jest sporo na polskim YouTubie, więc podejrzewam, no że
ciężko by było. No. Jeszcze byśmy zostali posądzeni o plagiat czy coś takiego, a... A tego nie chcemy. Dokładnie. Oczywiście dzisiaj jeszcze, jak uda nam się i Marek skosi tą łąkę w miarę szybko, to pokażemy wam, jak się miesza TMR. Tak, TMR w sensie, no, na małe maszyny, na małe, kurde, głośno, na małe te, na małe gospodarstwa, nie? Bo zwykle mieszamy na duże, nie? A tutaj jest, no jest małe gospodo. A powiedz mi, ta mapka to klimatem, znaczy klimatem, jaki kraj ma reprezentować, w sensie? Wiesz co, z tego co mi się kojarzy, no nie jestem też w 100% pewny, ale nie, czy nie Anglię, wiesz? Aha. Ale nie jestem pewien. No, mnie to tak bardziej na Brytanię, znaczy nie na Wielką Brytanię, tylko na Francję, tylko te bardziej północne części Francji. To się no, tak... wiem o co chodzi. Tak kojarzy się mi ta mapa z tamtym rejonem, natomiast wiadomo, jaki zamysł miał autor mapy, no to... To już zostaje w jego kwestii tak naprawdę. Co autor miał na myśli. O. Dokładnie. No ogólnie plan jest taki, dzisiaj ja jestem, sieję sobie. Oczywiście jestem pierdoła, zapomniałem opuścić ościewnika. No to pierwsze lamy dla Kubosa. No dokładnie. No co, będę uzupełniał sobie magazyny teraz soją i jęczmieniem. No jęczmień dlatego, że mam zwierzaki i po prostu potrzebuję słomy. Tak, no mam 22 krowy mam, ale no uwierzcie, wpierdzielają. Lubią wpierdzielać. A ile masz krów? 22 w tym momencie i za 12 godzin będzie kolejna. To masz mleczne, nie? Tak, tak, tak. Ja tutaj idę w Holsztajny, więc... Spoko. No. Tutaj się przeciąłem na długości tego pola. Tak. Powiem tak, uwierz mi, nie chcesz wiedzieć, jakie ja kombinacje robię, żeby tamto pole wykosić. No to poopowiadaj, jakie kombinacje robisz. Z chęcią posłucham. W trzech albo w czterech miejscach się przecinam. Generalnie. Dobra, żeby to jakoś w miarę rozciąć, no zwłaszcza tam, gdzie teraz się znajdujesz. No, bo w sumie to jest punkt taki najdłuższy tego pola, w sensie właśnie, gdzie nie trzeba kombinować, tylko się przecina. No. Nie, akurat lubię tą mapę pod względem pól, bo nie są stricte kwadratowe, prostokątne, tylko w układzie L, czy jakieś takie powywijane. No sam widzisz, jak ja sieję teraz dziwnie. Mam jedną część pola zostawione w ogóle. No, to wiadomo, aha, bo ty jesteś już tu po prawej stronie. No tak, tak, no wie. Dobra. No, to wiadomo, na takich polach niestety trzeba się w sensowny sposób poprzecinać, czy zrobić siew, bo potem jeżdżąc cały czas dookoła, to się, że tak powiem, człowiek nakręci i mijaczków pozostawia tak naprawdę. No. No. Kombajnem też jest śmiesznie. No, podejrzewam tutaj na... Kosić. Dlatego ja na razie nie inwestuję w duży kombajn, mam header 9 metrów i zbiornik 10 tysięcy litrów, to jest ten John Deere 770 chyba. Powiem ci, że pod górę ten fend ma ciężko, 8 na godzinę. No, dlatego jest kupiony nowy ciągnik, więc... Ale póki co, no, jeździ w transporcie New Holland. Spoko. No, właśnie dzisiaj jeszcze, jak już skończysz kosić, no to mówię, no to jak się będzie chciało, to jeszcze jest 57 do koszenia. Ale raczej tą łąkę na razie zostawiam, bo nie wiem, czy nie będę jej przeorywał i wymieniał na pole uprawne, wiesz? I gdzieś, no. Gdzieś nie będę przesiewał nowej łąki. A tą trawę to planujesz na siano, czy na kiszonkę, czy...? Na kiszonkę, na biogazownię. Aha, no. Ale to nie będziemy tego robić
te owijacz, tylko, tylko. Nie, w pryzmę robię. Pryzma, dobra. No. Także no, robota przyjemna, bo w sumie nie trzeba się za bardzo namęczyć. Także. No, wiesz, zestawy są. To jest 9 metrów, a z grabiarkiem mam chyba 14. Z grabiarkiem masz dłuższą, aż szerszą. Szerszą, no. Dobra. To tym lepiej. Chociaż przy takich tego typu polach, to nie wiem, czy jak jest szeroka zgrabiarka, to jest na plus. Da czy się, na, już próbowałem. Na minus, bo wiem po sobie, jak grałem na woli brudnowskiej, to tam są niektóre pola wąskie i tak naprawdę większa zgrabiarka niż 4-5 metrów, to się mija z celem, tak naprawdę. No tutaj akurat czas, znaczy tutaj nie mam problemu, nie, bo tutaj jest klin mi wychodzi. Mm-hmm. Tak jak ty teraz jedziesz, to za twoimi plecami tam klin wychodzi, ale da się to zgrabiać, bo już testowałem tą dużą zgrabiarkę, więc spoko. No. A którą zgrabiarkę? Kuna? Fenda. O, Fenda. Dobra, tutaj w prawo sobie ciupniemy i się ładnie rozetniemy tutaj. W sumie, no. Się już rozcięliśmy, także. Nie ma tego złego. No. No tutaj ogólnie mam mieszankę i nowoczesne maszyny i stare maszyny. Jak zaraz przesiądziesz się do beczki do rozlewania kompostu, to zrozumiesz, o co mi chodzi. Mhm. Dobra. Stary Deutsch głównie jest ciągnikiem oborowym, to znaczy miesza TMR, nie? Ale no, uwierz mi, brakuje mi ciągników czasami. Mimo tego, że mam mały park maszynowy, bo ja tutaj po prostu nie planowałem nigdy, że ta seria będzie na dwóch. O, tak ci powiem. Bo planowałem, że będę sobie grał sam. Poza w ogóle, wiesz, nikt nie będzie wiedział o tej mapie i tak dalej. No, ale powiem ci, że ta, przynajmniej z moich odczuć, ta mapa właśnie bardziej się nadaje na granie na dwóch niż w pojedynkę. Przynajmniej dla mnie. Bo no. ja próbowałem tam troszeczkę pograć na tej mapie, wiadomo, w singlu, ale to tak ciężko. W sensie, no, jakby ci to wytłumaczyć, dla mnie mapa do singla musi coś dodatkowego w sobie posiadać, żeby ta rozgrywka była urozmaicona, nie? No wiem, co chodzi. No niestety, no tutaj są podstawowe tylko uprawy. Czy to nie chodzi o uprawy, tylko na przykład, no, jak masz tam dodatkowe jakieś sklepy, skupy, czy coś takiego. Tak, ale jak tutaj jest na. Mam mleczarnię osobno, ale muszę sprawdzić. Tak, jest osobno mleczarnia. Także tutaj to wiesz. Mhm. Dobra, jak będą jakieś drobne mijaczki, to tam chyba. Nie, luz, bo. Nie wiedziesz tak... się. Nie, proszę cię, sam zostawiam czasami takie mijaki, że aż to woła pomstę do nieba, więc luz. Sprawą właśnie jest to, że ciężko tak zrobić bez ani jednego mijaczka, jeżeli pole jest nieregularne, nie? No tak, no jak chcesz, możemy się zaraz zamienić, to se dokończysz siać tam 63 tutaj. Kawałek. Oko, mi tutaj tak sprawnie idzie, że praktycznie zaraz skończę kosić. No luzik. Także ten. No tutaj akurat. No mówię, póki co 57 nie koszę w tym sezonie, bo obecnie tam stoi, wiesz co, ten zbiornik, nie? I nie chce mi się go przesuwać już. Mhm. Ja sobie tak tutaj super wyciąłem, że praktycznie nawijanie się jest po prostu bajka. No i git. Także no nie sądziłem, że aż tak dobrze mi to pójdzie. Idealny sposób się po prostu rozciąłem.
na no, tym ja już mam pół pola zasiane. No, a ja mam praktycznie całą jedną stronę skoszoną, jeszcze na drugą muszę potem przejechać i dokosić. Teraz pomyśl, Kuba, 62 też idzie w soję, 59 też w soję, 56 i 8 idzie w jęczmień. Ja bo żebym się nie zarypał, dlatego wolę sobie to na odcinku powiedzieć, to może, wiesz, nie ten. Najlepiej to jak... sobie zrobić tabelkę i zapisać gdzieś. No, wiem, ale... Powiem ci na przykład, jak tutaj puszczam sobie pracowników, nie? To na polu 58 fajnie działa pracownik. Tam błędów żadnych nie wywala, nie? Znaczy, no, nie wywala, no, nie no. robi. Ale na tych, tych krętych też? No, wiadomo, że robi mijaki na poprzeczach. To zawsze będą robić, nie? Ale tak to bez problemu. To spoko. No. I tutaj po prostu reverse jest nieodzownym elementem u mnie. Bo sobie tylko daję przód, tył. Jest tempomat cały czas włączony i jedzie. No i dobrze. Dobra, ta strona jest zrobiona. Przejeżdżamy na drugą. I będzie gotowe. No to jak mówię, jak skończysz, to mogę się z tą zamienić. To sobie posiejesz, jak będziesz chciał. Spoko. To akurat z miłą chęcią się zrobi. Ja generalnie zawsze sieję bez znaczników, bo tak, jakoś to nie pasuje mi to na polach, nie? Tutaj wiesz, co chwilę włączać, wyłączać te kurde znaczniki, to mnie tylko irytowało. No dokładnie, bo no, przy nieregularnych polach to jest ciężko ze znacznikami siać, no bo byś musiał cały czas jechać tak samo, a jak masz nieregularne pole, no to czasami musisz clean wyrobić i tak dalej, nie? No to jest logiczne, że jest to cięższe do wykonania. I chyba też w realu jest tak, że raczej znaczników się używa, jak masz właśnie długie, proste pola. Nie zawsze, bo obserwuję też jeden kanał, gdzie gość naprawdę faktycznie ma klinowate pola, no nie? No. I u kogoś się je, bo robi usługi. I powiem ci, że jedzie na znacznikach. No, ale to jest chyba już kwestia wprawy. No, też mi się tak zdaje, wiesz? Tylko w realu, nie? No. Wiadomo, bo to co w realu, to w realu. No nie da się przełożyć tutaj na farming, nie? Znaczy w 100% się nie da, no bo to jednak jest granie. No, zgadza się. Dobra. Kopamy. I... Dobra, tutaj sekinka takiego wytniemy. A tutaj część trawy jakby masz wcześniej zebrane i uschnięte, nie? Znaczy ususzone. Nie. Niedozbierane jest po prostu. Aha, ten sposób. Dobra. Nie, bo tak się zastanawiałem, co to jest i... Dobra, ja cię na chwilę cię opuszczę, zaraz wracam. Dobra. Także widzicie tutaj, tak generalnie rzecz biorąc, mapka jest super. Zresztą mi się też bardzo podoba i to gospodarstwo, które dostajemy na start. Bo, ciekawie jest zrobione, że to jest piętrowa zabudowa. Zresztą potem się przejdziemy po gospodarstwie Kuby. I zobaczycie. No takie trochę nietypowe rozwiązania zabudowy. Jak dla mnie oczywiście, bo mało spotykane w mapach farmingowych. Co czyni tą mapkę? Może nie wyjątkową, ale ciekawą do ogrywania. Oczywiście, jeśli komuś się podoba taka zabudowa. Dobra, ja tutaj już kończę
ostatni pasek kosić. I zaraz będziemy zjeżdżać. No, szybko się obrobiłeś. No, 15 minut. 15, dobrze mówię, no 15 minut i ten. Dobra, zatrzymujemy się, panowie i panie. Dobra, jak chcesz, to ja sobie go poskładam, nie? No ja tutaj dojeżdżam do końca i mogę ci ten... Spoko, spoko. Jak już robię, to robisz do porządku, panie kierownik. Dobrze. To tutaj na boku zostawiam pęda i lecę na zaplecę siać miedzę. Dobra. A w ogóle co siejesz? Soję. Soję. Dobra. To oddawaj traktor. No jest po drugiej stronie, bo tam na do wjazdu, nie? Spoko, GPS jest w każdym ciągniku, więc się nie przejmuj. Dobra. Piąteczka. Zgranie. Okej. Rozumiem, że jaśniejsza tekstura tej ziemi to jest już zasiane, tak? To, co masz po twojej lewej stronie, to jest zasiane. Po lewej? Nie, po prawej. Tutaj. A, czekaj, ja sobie zobaczę na mapę najlepiej. Tak, żeby... na tym, co stoisz, to jest zasiane. No, no. Dokładnie. A, to taki klinik został tylko. Dobra, spoko. No. Maleństwo zostało generalnie. To wsiadamy do Yondera i siejemy. No, ja się biorę za zgrabianie. A tutaj drzwi się... aha. Tu masz na myszkę. Tak, już. Oczywiście. Tylko... No, mówię, droga na te pola, co tu mam, to jest tak jak u ciebie na Wysokim Brodnie. Jak się do ciebie przyjeżdża. Mhm. Dobra, to jest opuszczone, nieopuszczone. Okej. To opuszczamy. No i... I jadymy z koksem, panie dzieju. Aha, ręczny. Dobra. Spoko. No to mówię, jak coś, jak skończysz 6-3, to 6-2 trzeba też siać. Dobra, to jak zakończę, to zobaczymy, co... Okay. Co tam... się urodzi. Dobra. Kurde, gdzie obciążnik zostawiłem? Nie wiem. Ja jeszcze mam taki pomysł, żeby jak się już tu obsieje, to prowadzić też widzów po gospodarstwie, pokazać im tam... Śmiało, nie ma problemu, ja to nie mam nic do ukrycia. Bimbru nie pędzę, więc... O właśnie, jak ciebie nie było, to mówiłem widzom, że generalnie farma jest ona na tyle ciekawa zrobiona, że jest piętrowa zabudowa i co czyni, że się tak wyrażę, tą mapkę taką nietypową pod względem zabudowy gospodarstw. No ja się przynajmniej nie spotkałem na żadnej innej mapie, żeby w ten sposób było gospodarstwo rozwiązane. No nie, to fakt. Ja przerobiłem w swoim życiu naprawdę fast map, bardzo dużo i nie, to jest jedyna mapa, która tak ma. No właśnie, i to jest generalnie właśnie to, że to sprawia, że mapa jest no, nietypowa i ciekawa. No, ja mówię, a mam trochę pomysłów co do tej mapy i serii, także wyczekujcie, bo to będzie naprawdę fajnie i sensownie. Tutaj rozplanowane. Powiedzmy, jak ci się tym John Deere'em sieje? A bardzo dobrze. To dobrze. Skręt ma odpowiedni, także. Okej. Tylko to cały czas się przyzwyczajam do tego, że kierownica mi nie wraca z automatu, trzeba ją... No wiem, o co chodzi. Samemu odwijać w odpowiednim momencie, nie? Mhm.
Bo jak ją za późno zaczniesz odwijać, to też ci za bardzo skręci ciągi, nie? No ale no to jest kwestia już sprawy. No dokładnie. Ale też mało, mało nasiona ci ucieka generalnie w przysianiu. Bo to soja. Dlatego. No. Jak, uwierz mi, że pszenica by spieprzała szybciej. A przyszły sezon to będzie sezon słonecznika. Bo praktycznie 3/4 pól będzie zasiane słonecznikiem. Bo tu generalnie nie masz modułu nadawkowania zaimplementowanego? Nie był no, wrzucony. No okej, okay. Dobra. Ja tak się z ciekawości pytam, bo tak naprawdę nie zaglądałem do tego, jakie tam są mody. Nie, ja wiesz co, lubię tą modyfikację, ale irytuje mnie czasami. Trzeba ogarnąć tą modyfikację na te ścieżki technologiczne, bo to może być ciekawe właśnie na PGR-ze. Tu próbowałem ogarnąć. I? Stwierdziłem, pierdziele, nie robię. Mhm. Ja sobie muszę to ogarnąć, zobaczyć być może. Bo tak się też składałem do modyfikacji na manualne podczepianie i tak, kurde, raz zaimplementowałem i po czym stwierdziłem, że nie, że to jest ciulowe, potem zaś to wywaliłem i teraz znowu zainstalowałem sobie na dąbrówce i szczerze ci mówię, że ciekawe to jest, bo generalnie za pierwszym razem nie wiedziałem, jak odczepiać, jak przyczepiać, i to mnie wkurzało, bo spędzałem nad tym sporo czasu na kombinowaniu, jak podczepić osobno węże, jak odczepić osobno wałek, bo to osobno masz osobny guzik na to, nie? No do... do wałka odbioru mocy masz... Raz klikasz Z, a przytrzymujesz Z i masz węże podpinane. No, ale no to ja nie wiedziałem i wiesz, i cały czas naciskam Q i nie chce mi się przyczepić to, nie? Mhm. I potem jak miałem przyczepiony, bo coś tam ponaciskałem, nawet nie wiem sam, potem jak chciałem to odczepić, to mi właśnie pisało, że nie mogę tego odczepić, bo tam jest coś podłączone, najpierw odłącz kable, nie? No i kurde, szukaj wiatru w polu, którymi przyciskami się, dopiero musiałem sobie włączyć poradnik na YouTubie, żeby to ogarnąć. I ci powiem, że jak to ogarnąłem, to fajny jest ten mod, bo wiesz, urealnia bardziej rozgrywkę. Zgadza się. I to generalnie no musisz wyjść z ciągnika, żeby podłączyć tak jak w realu, nie? Z ciągnika raczej mało rzeczy można bezpośrednio podpiąć. Bardziej można odpiąć, bo w John Deere'ach masz wajchę taką specjalną. Jak nie masz przyczepy z kablami, to odciągasz tą wajchę, nie? No. I po prostu odjeżdżasz, nie? No. Dobra. Ajajaj, dobra. Tu co się stało? Nic. Nie, źle wjechałem sobie. To trzeba będzie poprawić. Tak, to na luzie. Spoko. Jak to tak, to idzie. No to dobrze. No, jeszcze 3 przejazdy i będzie zasiane. John Deere'a później ci na gospodarstwo zdałeś? Tak, i możesz... 62 jest do siania soją. Dobra. Chyba, że nie chcesz już siać, to wtedy weź Deutscha sobie i możesz rozlewać gnojowice. Spoko, tylko tak jak mówię, przeszedłbym się na gospodarstwo, oprowadził widzów i generalnie to można by było siać dalej. Znaczy rozlewać gnojowice wtedy, nie? Okej. Albo siać. To jeszcze zobacz, co wolę. Dobrze. A gnojowice gdzie rozlewać? 58. Na 58. Tam jest poferment, nie? Ten kompost z biogazowym. No. Ja dowiozę zaraz jeszcze. Tu kończę grabić, to przyjadę to.
New Hollandem przyjadę z biogazownią, bo tam stoję z pełną beczką. Dobra. No tego po fermentu trochę mam, więc wiesz. No. A w przyszłym sezonie pole 63, 62, 56 będą w słoneczniku. A powiedz mi, jak zaczynałeś z krowami, to od ilu sztuk zaczynałeś? Zastrzel mnie, nie pamiętam, ale chyba od 10 zacząłem. Chyba, ale nie jestem pewien. Nie pamiętam cię, dawno to było, więc o, nie powiem bo ci. Resztę ci się rozmnożyło, nie? Dokupowałaś tak, 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 ja rozmnażam już, teraz nie dokupuję nic. Wszystko już robię, no, zgodnie ze sztuką tak naprawdę, nie? Zresztą... Oka. Maszyn jest, owszem, ale większość rzeczy i tak wolę robić samemu. Jakoś tam... No teraz mi zbiorniki dojechały z nasionami i nawozem, ale i tak jeszcze bugi mam, więc... A, spoko. Dobra, tutaj taki wypierdek trzeba zasiać i będzie koniec. No okej. Okay. No ja i... też zaraz kończę, tak że będę mógł się przesiąść. I skończyliśmy z sianiem. No jak widzisz, mimo tego, że mam prawie 15-metrową zrabiarkę, to sobie radzę tutaj, nie? Znaczy nie ma tutaj, tak powiem, problemu ze zgrabianiem tego, tak? Mimo to, że to jest klinowate. Mhm. To, aha, bo ty zgrabiasz tą 92, nie? Mhm, no wiesz, trochę łatwiej będzie później. Dobra. Już co innego robi się. Poczekaj, ja się przelecę do ciebie, zobaczyć jak to ci idzie. No. No i super. Stań na chwilę. Przy okazji sobie walniemy koteczkę. Sekundeczkę, tylko muszę wyłączyć jedną rzecz. I zajebiście będzie to wyglądało. Cyk. Poszło. Mhm. Dobra. To ja się jeszcze tepnę na gospodarstwo i pokażę tam widzom co i jak i się wezmę za kompost, nie? Dobra. To tutaj gospodarstwo masz tą stronę. A John Deere jest na 63? Tak, tak, zostawiłem go na 63. Tam przy drodze. Dobra, to zaraz. Ja to później chcę go zjadę nim. No spoko, nie ma problemu. Tutaj sobie przeskoczymy. I to, co wam chcę pokazać, co mi bardzo pasowało na tej farmie, to generalnie ten budynek cały. Tutaj piętro i parter. Od razu chcę zaznaczyć, gram na oryginalnej gospie zbudowanej przez autora tej mapy. Nie budowałem sam tego gospa. To no, tak, na marginesie. To właśnie też wcześniej już wspomniałem o tym właśnie, że jest to oryginalna gospa, którą możemy zakupić czy dostać na start. Nie pamiętam, jak to jest zrobione. Znaczy tutaj albo kupujesz, albo masz no. Samemu, nie? Albo masz, bo to zależy... Na jakim poziomie zaczynasz. I dokładnie. I to popatrzcie się, tutaj jedziecie w dół na gospę. No już pokazuję. Na te dolne, jakby na dolną część gospy lub idziecie tutaj na górę. I tutaj też jest bajer taki, popatrzcie się... że podchodzicie sobie do takiego przełącznika, włącza, klikacie i wam się chowa tutaj ta balustrada. Pastuch. Mam? Pastuch. Nie, no balustrada na piętrze. Pastuch elektryczny. A,
Dobra, bo pastuch elektryczny to jest jedno, nie? Ale tutaj na tym właśnie na tym piętrze tej stodoły, obory, nie wiem jak to nazwać, jest ten ta balustrada, która może się schować i generalnie wtedy możecie z dołu podjechać jakimś wysięgnikiem i sobie, że się tak wyrażę, zabrać co potrzebujecie. A tą drabinę to ty dostawiałeś, czy oryginalnie była? Ja nic nie dostawiałem z budynków, tylko te cztery budynki, co są na górnym gospie, że tak powiem. To dostawiałem. To jest jedna rzecz, która mnie urzekła. I druga to jest właśnie, na przykład takie pomieszczenie tutaj, gdzie można jakieś rzeczy sobie trzymać i popatrzcie się. Tutaj schodzicie schodami w dół i tutaj już jesteście na dolnej części gospy. Także pomysł na... No. Plus tej mapy jest taki, że jak teleportujecie maszyny, to one pojawiają wam się na dolnym gospodarstwie. Dokładnie. I też tutaj ten silos, bo tutaj w tym miejscu chyba jest silos, nie? W tym przejeździe. Popatrzcie się, tutaj sobie wysypujecie, a tutaj podjeżdżacie, żeby nasypać, nie? Także po prostu jak dla mnie jest buena fantastyka costa, jeżeli chodzi o to gospodarstwo i pomysł na to gospodarstwo. No, tutaj macie krówki i też ta obora po prostu, jak pierwszy raz wszedłem na tą mapę, to jest dla mnie też mega. To oświetlenie generalnie robi robotę jak dla mnie, nie? Takie... No, ty masz shadery, nie? Jeszcze raz. Ty masz shadery, a ja nie mam. No, to znaczy mam włączony, ale sam fakt oświetlenia to i tak bez shaderów jest też niebieski, nie? Po prostu mi tylko i wyłącznie podbija kolory trochę. No, jeżeli chodzi o tą gospę, to tutaj jeszcze macie bunkry na silosy, silosy na kiszonkę w postaci bunkrów, które też tutaj... Jeden jest ufermentowany, a drugi jest otwarty, bo z niego cały czas korzystam przy karmieniu moich muciek. No dokładnie. I tutaj wiadomo, można pod górę wjechać i macie dostęp jakby na górny pokład, że się tak wyrażę. No. Tu Kuba ma maszynę do TMR-u jeszcze. Tutaj... I ten rozrzutnik to jest właśnie z tego dodatku Roland, co tam żeśmy ściągali. No. Bardzo ładny. Tutaj jest miejsce na gnojówkę. Tutaj słyszymy gdzieś kury w pobliżu. Także bardzo, bardzo taka klimatowa gospodarka i generalnie mnie się właśnie kojarzy bardziej z brytyjskim stylem, tylko bardziej właśnie z północnym stylem Francji, coś takiego bliżej. To dlatego tyle serwerów jest z Francji może? Może, nie wiem, bo ja się nie znam, to jest moje odczucia i moje przemyślenia tak naprawdę na temat tej mapy, natomiast mapa jest super i dobór maszyn, jaki tu zrobiłeś, to też jest rewelacyjny, bo to nie tylko polski, w sumie nie wiem, masz jakieś polskie maszyny? Chyba nie. Teraz to mi żeś ćwieka zastrzelił, bo ci nie powiem. Meprozet prawdopodobnie jest polski, Agromasz jest polski. Ale ciągników i takich rzeczy polskich nie masz, nie? Nie, wszystko zagraniczne mam. Zagramaniczne. No i generalnie tutaj właśnie też dużo miejsca jest na postawienie maszyn pod jakimś zadaszeniem, czy wiadomo, w garażu. Jest sporo tego i to jest wszystko już z automatu postawione na mapie. Tego nie stawiał Kuba, tylko... Tak, jest... tego się nawet nie da sprzedać, więc... No, jedynie to... Giants Editor i jazda. Natomiast ta farma jest akurat rewelacyjna. Jeszcze jedno miejsce chciałem wam pokazać, o którym wiem, że jest na tej mapie, tylko nie pamiętam, w którym to miejscu było. Chodzi ci o świnie? Nie. Znaczy świnie też, ale tutaj był taki mostek nad wodą. Bodaj. Z tego co pamiętam.
Oj, ale nie wiem gdzie. No właśnie. Jak znajdziemy, to wam screena się Właśnie, wyślę. właśnie. Jeśli jak znajdę, to wam tutaj jest pastwisko, tutaj jest. Właśnie to było chyba koło owiec, coś takiego. Odwiedź. Ale owce masz u mnie na No gospodarstwie. tak, i tutaj niedaleko taki z drogi był mostek, to też tak rewelacyjnie wyglądało. Dobra. Mniejsza o większość to tutaj akurat. A świnie gdzie są? Tutaj są kury. 93 pole. 93. Uno momento. Dziewięćdziesiąt dwa. A, jest, dobra. Tutaj. Zagroda dla świń. Jest też rewelacyjnie zrobiona. Też należy do ciebie, czy to jeszcze nie Tak, kupiłeś? tak, 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 tak. To już jest, to też jest moje. Świniarnia jest po prostu the best. I no tutaj jest pewnie miejsce na obornik. Wiesz co, jeszcze nie powiem ci co i jak to tam wygląda. Bo no jeszcze nie mam zwierząt tam. No właśnie widzę, że pustki, ale jeżeli chodzi o zabudowę, no to jest super. Dobra, to my się bierzemy z powrotem do roboty. I generalnie rzecz ujmując, aha, tutaj masz jakieś widły. Dobra, my się bierzemy Do belek są. do belek. My się bierzemy do roboty. Zamkniemy tutaj, żeby nikt nie wjeżdżał. Dobra, to się tepaj do Deutsche. No to ja się Na tepnę. 58, nie? Deutsch. Jest już na. Tak, i ogień generalnie już. Dobra. A, i jedna prośba. Podnieś obciążnik, bo mi się opuścił przez przypadek, to moja wina. Ja już podnoszę. Tu z tej strony, z prawej, masz do Manor System ten, Wichajster, nie? No. I z tej strony musisz podjeżdżać tam do tego pojemnika. Gdzie jest tam? Aha, tam jest, dobra. No, Okej. ale jak coś, to mi daj znać, to ci pomogę. Spoko, damy radę. No okej, ja się biorę w sumie za zbiór trawy. Cyk, ja jeszcze sobie jedną rzecz sprawdzę. Czy jest magiczne, jest włączony rewers. I teraz tak, i tak. Ale ucieka tego kompostu. No, dosyć szybko spierdziela. No, to nie wiem, czy jak nie dojadę do końca tego pola tutaj długości, no No, pewnie skończy ci się. to tutaj trzeba będzie dolać. No, jest zbiornik 55 tysięcy litrów, plus jeszcze w beczce mam prawie 30, także spokojnie. Dobra. To my zajeżdżamy pod generalnie pod zbiornik, bo 2% zostało, no to nie ma sensu tutaj dalej rozlewać. Ja już czekam. Spoko, spoko, i tak się muszę nawinąć, bo to z drugiej strony. No i jak widzisz, mamy też stary zestaw Deutsche. Staruszek mój. Luźno, 20 godzin, 20 motogodzin ma zrobionych, widzę. No. No Aha, to i czekaj, tak to. będziesz musiał cofnąć, bo ja tu mam wąż. A to aż tam trzeba podjechać. Dobra, No, no, już no. ogarnę. No nie stawiałem na drodze, tylko na łące mój stoi, nie? No jasne, to ja tutaj obkrążę ciebie. O, w ten No. sposób. I tam się, że tak powiem, podjedzie.
Jest u mnie ten klawisz. Dobra. Okej, o. Jeszcze? Jeszcze. No do beczki poproszę. Kurde, po wężu. Już sekundę, bo muszę się tutaj z kamery z zewnątrz. Dobra, stój. Kurde. Dobra, dobra. Daj mi to na moment. Już, oczywiście. Nie wiedziałem, że ty podłączyłeś, nie? Nie widziałem. Tak, ale rozłączył się, wiesz co, ten. Co? Rozłączyły się te węże. Ja ci pokażę, jak podjeżdżać, żebyś później nie miał problemu. No. Bo zwykle stawaj w ten sposób po prostu. Aha. No. Za blisko stanęłem po prostu. Tak, trochę tak, ale to spoko. No, da się to poprawić na szczęście. No luźno. Cyk. Dobra, możesz do Deutsche już wsiąść. Mhm. No i teraz tak. Aha. R. Już. R. Jest. R. No trochę się zejdzie. No, a odblokowałeś ten? Tak, bo inaczej nie mógłbyś pompować. Bo ja swego czasu miałem problem z tym manual system i też właśnie tutaj nie mogłem dojść do tego, ale tutaj się ten zawór chyba odblokowuje jakoś, nie? Tak. No i tu macie mój nowy nabytek też właśnie z weekendu. New Hollanda? No, T7-315 z beczką 32 tysiące litrów. Panie, a po ile to chodzi? W tej wersji ja za niego zapłaciłem... Czekajcie, spuścimy powietrze. Około 300 tysięcy zapłaciłem za niego. Panie, kapcia masz pan w lewej przedniej oponie. A ty chcesz stracić powietrze z siebie? I robotę? Nie, no spoko. Opa. Pełny zbiornik masz tutaj. Tak, ale jakby ja zapełniam go z przyczepy, znaczy z beczki, a ty wyciągasz ze zbiornika. Strasznie gęsty ten kompost masz. A to nie ja, to z biogazownia ma. No, bo 70, 88%. No. No także już teraz wiesz jak stawać mniej więcej, to będziesz... To no, będzie luźno, łatwiej, luźno. I proszę państwa, 100. Czekaj, wyłącz pompę. Dobra. Zmień kierunek pompy na wypompowywanie, to nie. Tam nie musisz zmieniać. Dobra. No. Zablokowałeś mi wszystko? Tak. Dobra, to jadymy, panowie i panie. Do kolejnego rozlewania. I to teraz tak. 10 metrów rozlewu ma. Spoko, tylko się muszę tutaj ustawić. Tamto pole delikatnie z ukosa idzie. Wiem, ale mamy ten GPS już ustawiony, także spoko. Okej. Okay. Tylko się muszę, że tak powiem, nawinąć tutaj. Co nie jest to. Dobra. I teraz cofamy. Dobra. Ale leczek. Co się stało? To jest normalne, wiesz. Dobra. I teraz tak. Tak i... Hej, stój, prrr. Czemu się nie włączyłeś? Aha. Dobra. Ja mam jedno śmieszne pole, które sieje w kółko cały czas tylko. To okręgi na zbożu będą? Nie, no.
No. Generalnie to my dojedziemy ten pasek do końca i będziemy kończyć odcinek, bo mamy prawie że godzinę tego. No. Odcinka. No to nieźle. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Bo mnie mapka przypadła do gustu. Na pewno zagościmy tutaj na tej mapce troszeczkę częściej. O ile oczywiście Kuba pozwoli. Wpadaj śmiało, drzwi masz otwarte. A raczej bez drzwi, bo ja tutaj nie mam drzwi. Ukradli cyganie? Nie, po prostu nie używam bram czy czegoś. A. Bo ja jestem sam na tej wiosce, także... A do najbliższego miasta to mam kawałek drogi, więc... Okej. Okay. To w takim razie, moi drodzy, z mojej strony to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, subskrypcję i skomentujcie, jak wam się podoba gospodarstwo Kuby. Także trzymajcie się czołem, cześć. No, cześć, hej.